Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA z Minecraft. Nie, GTA w Minecraft. Dokładnie tak, tak się nazywa ta seria. I oczywiście nagrywam ten odcinek zaraz po tamtym, bo chcę po prostu sobie tak przygotować taki zapasik filmów. I oczywiście dzisiaj też będziemy rozmawiali o niczym, ale tak naprawdę o wszystkim. Zanim mogłem się wypowiedzieć, jak poznałem Hogatego. Taram! Pewnie pod tamtym filmem coś takiego się pojawi, także mogę dzisiaj opowiedzieć tą fascynującą historię. Także to było 30 lat temu. Nie no, dobra, ogarnijmy już się. Hogatego poznałem... Dobra, najpierw zacznijmy od początku. Nick Hogatego był mi, zanim go poznałem, był mi znany. Taki wiecie, coś się obiło po prostu o uszy, że jest ktoś taki i tyle. A skąd go znałem? Znaczy skąd ogarnąłem, że Hogaty to Hogaty? Znaczy wiecie o co chodzi. Po prostu skąd coś tam rozpoznałem? Mr. Setokami kiedyś robił taki konkurs. To był konkurs, już nie pamiętam nawet co tam trzeba było zrobić. Ale właśnie do wygrania była gra Alone in the Dark. Taki pseudo horror, przygodówka, nie wiem. Nie znam się. I właśnie trzeba było coś tam zrobić. To był dosyć prosty konkurs, ale z tego co wiem czasochłonny. Trzeba było tam... teraz mogę się pomylić, bo bardzo możliwe, że mi się to po prostu już myli. Ale trzeba było wyszukać... Seto miał tam chyba, nie wiem, 600 filmów. I w jakichś filmach poukrywał literki i trzeba było z tych literek coś tam ułożyć. Jakiś wyraz i trzeba było mu to powiedzieć, nie? Coś w tym stylu. Siemano! Siemano! Siemanko! O ty! Fuck! No! A. Dalej! Chodź tu! Walcz ze mną! Dobra, ładujemy. Tak, i był ten konkurs. I wszystko było spoko. Co się dzieje? Ty śmieciarzu, ty. Lol. Fuck! Co się dzieje? To nie ma broni. O! Dalej, to jest pojedynek, muszę go zabić, sekunda. Ty szmaciarzu, chodź tu, zabiję cię. Dobra, był sobie ten konkurs. Ja tam nie brałem udziału, Hogaty brał w tym udział. I właśnie wygrał. I później nakręcił filmik, w którym dostawał właśnie to Alone in the Dark. Ja sobie ten filmik obejrzałem i coś tam już... i zapomniałem po prostu o tym, nie? I jakiś czas później był konkurs u gościa o niku Czesiu GM, czy... czekaj, gdzie? Jak to się nazywało? Czeskie granie, o, tak się nazywało to. I Czesiu tam pracował dla strony miastogry.pl i przeprowadzał tam wywiad z jakimiś tam youtuberami, nie? I pierwszym odcinkiem, z tego co wiem, był wywiad z Magdą Mal... Magdą... Madzią, dokładnie tak, Madzią. Madzik69 w Minecrafcie. Ale dobra, i sobie przeprowadził ten wywiad i był chyba na końcu zapowiedziany konkurs czy coś takiego, że trzeba było coś tam narysować, nie? I nagrodą było wspólne nagranie jakiegoś tam materiału. I Hogaty już nie pamiętam co tam zrobił, chyba jakiś coś w stylu jakiegoś wiersza albo jakieś piosenki, coś chyba, wydaje mi się, że to było w formie właśnie takiej tekstowej, a ja poprosiłem znajomą, żeby mi właśnie narysowała właśnie rysunek. Ten rysunek był dosyć ładny i właśnie, nie wiem, jeżeli sobie wpiszecie coś tam, Czesiu GM, rozwiązanie konkursu, to powinniście to gdzieś tam znaleźć. Czy Hogaty napisał opowiadanie? Chyba opowiadanie napisał, teraz mi się właśnie tak przypomniało. No i dobra, i wszystko było spoko. Okazało się właśnie, że ja wygrałem i wygrał Hogaty. I było coś takiego, że okej, pewnego dnia się tam umówiliśmy na to nagranie i tak dalej i graliśmy w Team Fortress 2 i dlatego teraz taki sentyment do tej właśnie gry mamy,
bo no wiecie, no posaliliśmy się w Team Fortress, jej! Nie no, oczywiście nie o to chodzi, ale po prostu teraz Team Fortress mi się jakoś kojarzy właśnie z tym nagraniem cały czas. Nie wiem czemu, no i wiecie, sobie nagraliśmy ten materiał, wszystko spoko, możecie go gdzieś tam znaleźć na kanale u Czesława. No i było fajnie i właśnie po tym nagraniu materiału chyba Hogaty albo ja do Hogatego, już nie pamiętam, się odezwaliśmy, że wiesz, no może byśmy coś razem nagrali, nie? No okej, dodaliśmy się do znajomych i wiecie, i taka cisza, nikt nic nie pisał i po jakimś czasie, nie wiem, to może być tydzień, może być miesiąc, zależy jak tam sobie chcecie sobie to ustalić czy cokolwiek. Nie wiem, czy to ja napisałem do Hogatego, czy Hogaty do mnie, że czy tego, czy nagrywamy coś, nie? I wiesz, ja jeszcze nie rozmawiałem tak sam na sam z Hogatym, Hogaty też i wiecie, no ja myślałem, że Hogaty jest starszy. Serio, myślałem, że te nie wiem, ze 2 lata jest tak starszy ode mnie. A się, i wiecie, pierwsza rozmowa, nie? I od razu znaleźliśmy jakiś tak wspólny język. No z niektórymi jak zaczynasz rozmawiać, to już wiesz, o to jest dobry ziomek, fajnie się z nim rozmawia i tak dalej, nie? I pamiętam pierwszą rozmowę na Skype'y chyba gadaliśmy ze 3 godziny i właśnie się wtedy dowiedziałem, że jesteśmy z tego samego rocznika. I tak tadam, i tak poznałem Hogatego. To jest bardzo fascynująca historia, pewnie Hogaty to ogląda, także napisz komentarz, Hogaty. Bo będzie mi bardzo smutno, jeżeli nie napiszesz komentarza. I co jeszcze mogę dodać? Jaką była nasza pierwsza seria? W sumie nie pamiętam, co tam nagraliśmy razem. No ale teraz to no GTA jest, są różne inne serie u Hogatego. U mnie to w sumie za bardzo nic nie ma. Ale to jest z mojej winy, bo ja mam dziwne godziny nagrywania naprawdę i trudno ze mną ogarnąć coś takiego normalnego. Miejmy nadzieję, że to się wkrótce zmieni, ale zobaczymy. Ty, słyszę strzały. Tu widzę jakiegoś ziomeczka. Ty, policja mnie... Ja próbowałem policji pomóc, a policja mnie zaatakowała. No co to jest? Siemano. Oh shit. Fuck this. Przegrałem jak szmaciarz normalnie. Zostałem zabity przez policję. Już nigdy nie pomogę policji. Koniec. Koniec z pomaganiem policji. Koniec ze wszystkim. Dobra. Także w tym odcinku to było na tyle. Będziemy zaczynali oczywiście od zera, bo policja mnie zabija, bo chciałem zabić gościa, którego oni ścigali. Mówię, a pomogę wam. O, przepraszam. Wyciągnąłem broń i co się... O Jezu, co się dzieje? I co się okazało? Policja mnie zaatakowała. Jestem na nie dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę. Macie replinki w opisie. Możecie się nimi zainteresować. Do Drakensanga nie potrzeba potwierdzać maila, także ruszcie dupę i rejestrować się. Trzymajcie się, cześć i pa, pa!